Szanowni Państwo, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Fortu Zachodniego chciałem już kolejny raz zaprosić mieszkańców miasta i przybywających tutaj licznie turystów 22 w najbliższą sobotę w godzinach od godziny 9 do godziny 15 zorganizowana zostanie wystawa. Wystawa mająca na celu propagowanie naszych fortów, ponieważ żołnierz oprócz dyscypliny, oprócz uzbrojenia na jego morale wpływało to też, z czego zjadł, z czego wypił i czym zjadł. Tym razem pokażemy wyposażenie armii radzieckiej, armii niemieckiej, dotyczące właśnie przedmiotów takich służących do wyżywienia żołnierza, do napojenia go, że tak powiem. Oraz pokażemy jeden z takich też ważnych w czasie wojny wycinków, medycynę frontową. Czyli nawiasem mówiąc, pokażemy tutaj wojna i medycyna. Taki będzie też jeden z naszych rozdziałów. Natomiast jako główną atrakcją dla koneserów, dla znawców sztuki, będzie unikalna kolekcja okularów, w tym tak zwanych popularnych niemieckich okularów motocyklistów Westki, to się nazywały te okulary. One były w oryginalnym takim opakowaniu metalowym. Proszę zobaczyć, w jakim stanie są zachowane. Są okulary 1941 roku. Ja jestem dzisiaj tak nietypowo ubrany, dlatego że ten ubiór to ma tutaj pokazywać radzieckiego wracza, czyli doktora. Okazuje się, że jeden z Rosjan, lekarz, chirurg, został tutaj po wycofaniu się wojsk armii radzieckiej. Pływał troszeczkę w Odrze, parę razy nas tu odwiedził, jest dzisiaj mieszkańcem Świnoujścia. Stąd powiedzmy mamy wiedzę, jak tacy żołnierze wyglądali, jakie nosili mundury. Ja pod tym tutaj ochronnym fartuchem też mam taki mundur. No i co? I chciałem serdecznie wszystkich zaprosić. Myślę, że poprzednia wystawa, która dotyczyła uzbrojenia, karabinów, bagnetów, spotkała się z dużym i sympatycznym przyjęciem i z dużą tutaj frekwencją Państwa. Myślę, że ta też wystawa w jakiś sposób pozwoli zapoznać się z uzbrojeniem, nie z uzbrojeniem tym razem, tylko z wyposażeniem tego żołnierza. No i co mogę dalej powiedzieć? Zapraszamy na tą wystawę. To jest maleńki wycinek tylko tego, co chcemy wyeksponować, co chcemy Państwu zademonstrować. Zapraszamy w sobotę między godziną 9 a 15 tutaj na ten malowniczy kawałek naszego fortu, mieszczącego się teraz tutaj przy drodze na ulicy Jachtowej. I do zobaczenia w sobotę.